Witam was serdecznie, z tej strony Shiro, wracamy do gry, no i kochani, nie pamiętam totalnie co my tu robiliśmy, miałem delikatną przerwę, wiem tylko, że ostatnio zwiedziliśmy w sumie grzybowy biom i wiem, że miałem problem tutaj z tą różdżką, która jest dosyć słaba, to jest mało powiedziane, czemu ja nie miałem tego, no właśnie, to jest pytanie za milion punktów, a bo chciałem sobie zrobić światełko, no dobra. Ej, ale to jest znacznie lepsze. To jest znacznie lepsze, tylko tak, to jest opóźnienie plus 13. A jeżeli byśmy to wrzucili w ten sposób. Ja nie wiem, co ja tu dokładnie robiłem. Naprawdę nie mam pojęcia zielonego. Nie, to jest za wolne. Za wolne. Minus 0,3. Minus 52. Nie, bo to się nie opłaca, bo to ma długi reload. To ma długi reload, więc to nam się niestety nie opłaca robić. Ale tu nie ma tasowania. Więc teoretycznie ten taki reload chwilowy nam nie przeszkadza. Ile to ma DPS-ów? 5. Weźmy sobie to jako podstawową różdżkę. Nie chciałem tego. Jeżeli byśmy wzięli. Ej, gdzie to jest? A tu jest. Jezu, tak patrzę, co tu jest nie tak. Tylko to musi być to, prawda? To tylko do jednego się stosuje? O fuck, dobra, no to nie, to mi się nie podoba w takim razie. To już wolę sobie zostawić tak naprawdę to zrobione w ten sposób. Tutaj mamy oświetlenie. O fuck, przepraszam bardzo, zmieniłem i zwołem grę. A tutaj mamy pierdyknięcie, no dobra. Tylko tak, to jest pierwszy biom, który chciałbym zwiedzić dosyć głębiej, kochani. Więc na pewno jeszcze nie schodzimy niżej. Mamy tutaj kwas, a wolałbym wodę. Wolałbym wodę i to znacznie. W ogóle mam mikrofon strasznie daleko, więc przepraszam, jeżeli teraz coś słyszeliście. Au! Ja w ogóle jestem dzisiaj po pracy i tak stwierdziłem, że tu no i to nagram, bo w sumie już delikatnie mówiąc, skończył mi się zapas, jeżeli chodzi o Noitkę. Więc muszę to dograć. W ogóle jak, kochani, sobie wyobrażacie dalej tą serię? Bo powiem wam, że ja w sumie sobie jej nie wyobrażam. Bo ona, no wiadomo, kilku tam ludziom się podoba. Kilku widzów jest, ale tak bez rewelacji, jeżeli chodzi o to. Dobra, tracę dużo HP. Bardzo dużo HP tracę. Mega dużo HP tracę, ale dobra. Już się chyba z tego otrząsnęliśmy. Powiem wam szczerze, że właśnie... Kilka osób to ogląda, żeby nie było, ale no nie wiem, co z tym zrobić, czy ograniczyć trochę tą serię pod tym względem. Nie oszukujmy się, ja w roguelike jestem dosyć słaby. Dlatego też, no nie chcę, żeby inne osoby na tym cierpiały, ale też jestem tu właśnie po to, żeby te osoby, które jednak przyszły w Nanolite, właśnie mogły ją obejrzeć. Dobra, ładowanie many słabe. A, staruszka, to jest do dupy. Nic nie warta. Tu jest chyba pułapka, więc trzeba pamiętać, żeby nie było tak jak ostatnio. Ostatnio była lipa, bo dałem się zabić. I to głupio dałem się zabić. Takim fajnym ranem dałem się zabić, ale tu nie ma pułapki, o dziwo. Ale nie ma też wody. W ogóle, co tu jest porobione? Matko bosko. O, wyżre to trochę, czy nie wyżre? A dupa, nie wyżre. Też metal wyżera niby. Niby metal wyżera. Dobra, przejdźmy tam jeszcze delikatnie na górę. Wolałbym znaleźć jednak jakiś jakiś słoik z wodą. Jakiś słoiczek z wodą. Jakąś podkę wodną. No, naładuj się chwilę. Dobra, poszło. I zobaczmy, co tu jest grane. Tu możemy delikatnie sobie walnąć. W sumie tu też. Więc jakbyśmy to przekopali dalej. No, prześleć. Ale weź, bo się zabijesz zaraz i będzie problem. Kop. No, wykop to. No serio, on się zaraz zabije. Idź ty ciele. Dobra, walną to walną. No i świetnie. Jest problem, bo się zaraz spalimy i będzie jeszcze większy problem. Tu gdzieś jest woda chyba. 18, 17, 16. Spalę się, kurwa, spalę się. Uf, nie spaliłem się.
Problematyczne jest to, że nie mamy wody. Naprawdę bardzo problematyczne jest to, że nie mamy wody, więc zaraz stąd spieprzamy. Już w teorii możemy mieć wodę. Tylko chcemy zobaczyć te różdżki jeszcze. Kurde. Kurde, kurde, kurde. Jeżeli byśmy to zlali... O nie, o nie, o nie. Żeby teraz nie wpaść w żaden ogień, bo jak wpadniemy w ogień, to jest problem. To jest problem. Czy my mamy coś, co możemy rozwalić? Mamy teoretycznie to. Ale to, co ma reload, świetny. Naprawdę świetny. Dobra, tam już ognia chyba nie ma. A jednak jeszcze nawet przejścia nie ma. No, rozwal się, rozwal. No jeszcze nie masz tego przejścia, naprawdę? Zaraz się zabije, jestem pewny. Ej, tu jest... Przecież kurde, ale jestem baran. Tu mamy bombkę, którą możemy bez problemu podsadzić. Tam w sumie też podsadzimy i będzie git. Patrzcie, tutaj zrobimy sobie kolejną sesję. I już nie ma kwasu. Teoretycznie kwas nas nie zabije. W teorii kwas nas nie zabije. Ale to różnie bywa. Jak nam zostanie 1 HP, to w sumie każde dmuchnięcie nas zabije. Chcę zobaczyć tą różdżkę. Co ty tu masz? 0,3, 45, tasowanie, tak. Nie, many 45, no to... Bez rewelacji całkowicie. No nie chcę tego, nie chcę tego. W szczególności, że tam jest kula szlamu chyba, czy kula kwasu, przepraszam. Więc no, nie interesuje mnie to zbytnio, powiem szczerze. Umieraj, gnoju. Coś jest, tu nic nie ma. Jeszcze przejdźmy szybko na prawo, może przeżyjemy. Ua, co tu jest? Co tu się dzieje? A, tu jest tabula rasa, dobra. Dobra, weźmy ją. Może... Też nie, nie będziemy jej brać. Niech ona sobie leży tutaj. Jak tylko tam pójdziemy, to automatycznie nam się ten kurde bosik zrespi, więc... Po prostu stąd uciekajmy. Ja sobie jeden feromonik, który wywalę, co mogłem zrobić wcześniej. Wysiusiamy tutaj piękny feromonik. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, feromonik wysiusiany, bierzemy dużo wody. Dużo, dużo, dużo wody. Dobra, mamy wodę, mamy kwas. Mamy 100% zdrowia. Przeżyliśmy to, kochani. Rybki umierać. I co my tu mamy? 0,3, 52, 50 budowania many. Słabo. Bardzo słabo. To nam nic tu nie da w tych naszych różdżkach. Więc też jest lipa. Jest czarna dziura. To na pewno będę brał. Kurde, i patrzcie, tutaj jest maksymalna mana 690. Kurde, jakie to by było fajne, jeżeli to by było 100, a nie 10. To naprawdę byłoby genialne. To by było genialne. Ta różdżka jest na przecenie, więc spoko. Tu jest teleport. 0,7, 35, 48 odwania many. No tak bez szału, dodatkowo kiczowate zawsze rzuca. 27, 67. Bez rewelacji. A to w ogóle jest spadaka. Zobaczmy, co mamy jako perki. Też padakę. Bumerang, szybsze pociski i fazowanie. Pociski zdają się przez ciebie przechodzić. Bo pytanie, czy to moje pociski, czy to ich pociski. Już jeżeli miałbym coś brać, to brałbym szybsze pociski, naprawdę. A nie, jeżeli nie to, to rerolujemy i tyle. Na pewno wezmę czarną dziurę, to jest pewne. Tylko za co? W ogóle ja tutaj sobie zrobię delikatne porządki. Pod tym względem. Ta różdżka zostaje na 100%. Na 100%. A jakby to wyglądało czymś takim? Bo w sumie tego chyba nie patrzyliśmy. Dupa. Tutaj jest ładowanie sekunda. Ma na 55. No też bez rewelacji, ale tu jest zakręcia na rzut 5. Ale my chyba nic z tym nie zrobimy. Ta różdżka też jest do dupy. Ale tutaj przynajmniej sobie możemy te pociski wstawić, żeby potem nie płakać, że nie mamy czym sobie na przykład przejścia zrobić. I tu by było spoko, jeżeli byłoby to. Wiadomo, że jeżeli nam tutaj się to skończy, to zawsze możemy w ten sposób sobie to dokończyć. Ale tego też nie będę brał, tylko po prostu wstawię tutaj bomby. Żeby mieć z tym spokój.
A dokładnie, to nawet tak widzimy czarne dziury. Czarne dziury muszą być. Tego nie chcę. O. Dobra, będziemy sobie zapożyczać w razie czego do czarnych dziur ten pocisk. Tu jest w sumie bez tasowania, więc to zostawiamy. To będzie tak na zaś w sumie. I myślę, że tak to zostanie w tej chwili. I mamy 481 dolarów, więc możemy bez problemu sobie zrobić jeszcze rerola. Który tam jest. Zresetujemy sobie pociski, bo ostatnio tego w ogóle nie robię. Zostawiam to ostatnią chwilę i potem tak właśnie zostaje, że... Proszę, zostawiam w cholerę. Naprawdę, tu nic mnie w sumie nie interesuje, jeżeli chodzi o nasze rany. Co my tu mamy? Elektryczność. Masz niewrażliwość na obrażenia elektryczne, ale metal i płyny ciągle się elektryzują w twojej obecności. Lepiej uważaj. No ale dobra, skoro w sumie mamy... odporność na elektryczność, no to czemu musimy uważać? Nie rozumiem. Loteria profitów. Kiedy wybierasz profit, istnieje 50% szans, że pozostałe nie znikną. To jest fajne. I zdrowie jednorazowe. Kurde. Dobra, bierzemy to. 50-50, jak to mówią. 50-50. No i tak. Problem jest teraz taki, że w sumie nasze perki są spoko, ale nasze bronie już nie są... spoko, nie są spoko. Nie są spoko. Dobra, naładuj się. Dobra. No nie, ewidentnie nasze bronie nie są zbyt dobre. Ewidentnie to nie jest to, czego byśmy chcieli. W ogóle te kwasy to sobie delikatnie przenieśmy, bo teraz może być problem. No i mamy HP-upa, to jest w sumie spoko. Teraz trochę żałuję, że dopiero teraz to podnieśliśmy. Dopiero, że właśnie wcześniej podnieśliśmy. No i pierwsza różdżka. Co to jest? Naprowadzanie spoko. Kurde. Ale to jest świetna różdżka. Ale to jest genialne. To jest genialne. To jest genialne. Naprowadzanie. Inne tego typu rzeczy. Szybszy recall. Kurde. Ej, to jest świetne. Jest lepsze od tego nawet. A w ogóle, jeżeli byśmy zrobili sobie coś takiego... W ogóle jest ekstra. To jest ekstra. No i mamy już swoją główną różdżkę. Tylko jeszcze zanim to zrobimy, ja bym sobie chciał wziąć i to bez problemu przenieść. Weźmy to w ten sposób. Jakieś fajne dodatki do tej różdżki, tylko kurde, ona ma dwa sloty tylko i wyłącznie. To jest największa bolączka. Ona jest taka dobra. DPS-y ma mizerne. Ale przynajmniej możemy sobie bez problemu strzelać na oślep. Właśnie, tyk. I samo się naprowadza. Fajne na hissy base. To są kwasy. Muszę się interesować, kurde, tym goldem, bo mamy naprawdę mało złota, a jeżeli chodzi o dalsze nasze przeżycia, to może być problematyczne. Ej, przestań. No właśnie, jak my takie bebziki robimy tak wolno, to jest tragedia. Co mnie tłucze? Nie wiem, co mnie tłucze. Nie wiem, co mi tyle hapsa zbiło. Co tu się kurwa dzieje? Czemu ja mam już tylko 35 HP? No bez jaj! I co mnie tu tłukło niby? Co tu jest? Śluzowate mięso, tylko i wyłącznie. Toksyczna skała? Ale to był trapik. Ale to był trapik, kochani, ale to był trap. Tam była toksyczna skała. Ale lipa. Daj się. Zdej się. Jebał pies tego golda. O Jezu, ile was tu jest? Ile was tu jest? Cholera jasna. Ale to jest fajne, no patrzcie. Czy to nie jest genialne? Ty żyjesz? O ty gnoju. No to jest genialne, ale z tym DPS-em to jest ciężko. Tragedia jest naprawdę, bo...
Tyle musimy wpakować tego DPS-a, żeby cokolwiek tu zrobić. No i nie wiem, co teraz robić, czy po prostu schodzić na dół i się nie przejmować. Czy co? Jeżeli teraz będziemy mieć biom zimowy, to my gówno zrobimy, taka jest prawda. Nic, a nic nie zrobimy. To jest niby przejście. To my w ten sposób możemy sobie wykrywać, czy są tu jakieś moby. No i co ja mam z tobą zrobić, przyjacielu? Szkoda mi tego perka, bo po coś go braliśmy, no. Tylko jest jeszcze właśnie pytanie, czy my to przeżyjemy? Mam 30 HP. Nie jest mało, ale nie jest też dużo. To nie jest też dużo. Bo widać, że tam już jakieś moby są. Świetne, ale... No ale kurde, te DPS-y nikłe, to jest naprawdę... Coś nie do przyjęcia, no. To jest nie do przyjęcia, jeżeli chodzi o nasze DPS-y. Ja się wpieprzę w lawę i mam problem. Bo w kwas. Serio, i wtedy będzie lipa. A różdżka jest świetna. Różdżka jest świetna, tylko teraz jeżeli byłby perk na przykład ze zwiększeniem slotów, to chyba bym nawet go wziął, wiecie? Naprawdę chyba bym go wziął. Takie mam wrażenie. Bo te dwa sloty to jest tu za mało. Kurde, za mało, no. Proch strzelniczy. Czy coś tam dalej jest? Tego nie wiem. Tego nie wiem, cholercie. Tego nie wiem. Dobra, ale wiecie co, to na razie sobie możemy w sumie wywalić, bo przydadzą nam się kule ognia. Kule ognia nam się przydadzą pod tym względem, że bez problemu możemy sobie niszczyć właśnie takie dziwne twory tej gry. Zobaczymy, co jest tam dalej. Martwi mnie to życie. Naprawdę mnie martwi to życie. Tak, żeby przyspieszyć delikatnie. Dobra. Skanowanie zakończone. Nic tu nie ma. O, coś tam jest. Coś tam jest. No ja, naprawdę ta różdżka jest zarąbista. Ta różdżka jest zarąbista. Coś tam jest. Tu też coś jest. Coś skanujemy. No właśnie, 10 HP. Nie, dobra. To jest właśnie element i moment, w którym pieprzamy sąd w cholerę, o ile nie wpadniemy w żadną lawę czy w kwas. No trudno. Trochę kasy zarobiliśmy. Mam nadzieję, że będzie nas stać na jakąś różdżkę. To było szybkie, na pewno drugi poziom jest do jeszcze zwiedzenia. Ale tutaj widzę, że w sumie nic ciekawego nie ma. W sumie nic ciekawego nie ma. Skrócenie czasu ładowania, dobra, jest coś ciekawego, jest coś ciekawego. To może być nasz game breaker. I w sumie to też bym wziął, kurde. A jakie są perki? Strzały naprowadzane. I bez oddechu. Nie wraziłeś na toksyny. Kurde! No nie. Nie, ale ten recharge muszę wziąć. Choćby nie wiem co, muszę go wziąć, żeby przynajmniej sprawdzić. Minus 17, minus 33. No świetna rzecz, świetna. Ej, weź to. Nie wyrzucaj mi tego. No kurde, to jest świetne. To jest świetne. To jest świetne, naprawdę to jest świetne. Opóźnienie plus 0,2, czas ładowania minus 17. Zużycie many 0. To może być jeszcze ciekawsze. Czemu tak to się robi? Więc 17 wtedy, tak? Oj. A jeżeli byśmy to zrobili w ten sposób, to w ogóle jest komedia. Ale nie widzę, żeby to działało w ten sposób, po jakim myślę. Niby jest kopanie, ale to nie działa na... O kurde. No to nie działa niestety na świątynię. Nie, ale to jest naprawdę fajne. Tylko nie daj Boże zostanie mało many i wtedy się baw. Oj. Ładowanie many, tu jest spore ładowanie many. 33, ej. To też może być ciekawe. To też może być śmieszne.
ale takie śmieszne to nie jest. No, ale to nie ma zasobania. Czemu to nie działa w ten sposób, jak myślę? Może działa, tylko... Minus 33, no to jest i tak... I tak 19. Dobrze liczę. Minus 0,3. A. O, ale to jest już fajne. To jest już ciekawe. Zobaczmy, jak to w DPS meterze będzie wyglądać. Po 60 DPS-ów. A jeżeli chodzi o to... No nie, to nawet nie ma porównania. Faktycznie tu będzie więcej, ale jeżeli to się kurde skończy, to już jest problem. Jakby i tu jest samo naprowadzanie. No mam dylemat, mam straszny dylemat, naprawdę. Wiązka plazmy, chyba że coś jeszcze tutaj sobie wybierzemy. Latarka. Latarka jest spoko, tylko ona chyba radzi prądem. Giga czarna dziura 6 sztuk. Wziąłbym to, żeby sprawdzić po prostu. Zobaczmy to w ten sposób. Gdzie tu jest wczytaj? No ludzie, bez jaj, no. Już to było chamskie. Natychmiast stworzy groźną wiązkę światła, ale tu nie jest pokazane, że ona jakoś trwa dziwnie. No nie, no ta gra sobie jaja ze mnie robi, naprawdę, totalnie. Ej, mam czasami dość. Czasami mam jej naprawdę dość. To jest komedia, dobra, gro, włącz się na OBS-ie, proszę. Jaki jest twój problem? Serio? Już masz Noite. Ej, no. Ta gra ma ewidentne problemy z OBS-em. W ogóle ona ma problemy sama ze sobą, widzę. Oj, kochani, my naprawdę chyba nigdzie nie pójdziemy. My mieliśmy fajne perki, wszystko było w porządku. Zdążyliśmy nawet odejść, to kurwa głupia wioska światło nas zabiła. No bez jaj. Po prostu ta gra jest wredna. Ta gra jest wredna po całości. To i tak cud, że ja mam w sumie tego moda wgranego, więc... Więc ten Edit Swans Everywhere już nam początkowo daje jakieś możliwości, ale bez tego to by była lipa. Bez tego to by była lipa. Tragedia. Tragedia, kurwa tragedia. Ta gra to jest tragedia. Ale jest dziwnie uzależniająca, to wam od razu powiem, bo naprawdę chce się w nią grać. Tylko to, jak ona traktuje swojego, że tak powiem, konsumenta, to jest po prostu skandal. To jest skandal. To ta gra odwala z graczem, to jest skandal. Tyłek sobie włóż ten dynamit. I też podpal. No, umierać mi tu. Ej, w sumie to jest spoko. Może nie nadaje się na dalsze poziomy, ale jest spoko. Dobra, tu jest już dół, rozumiem. No kurde, szkoda mi tej różki. Fajna była, naprawdę fajna. Jak już tam coś fajnego wyskoczy, to ja wpadnę na głupi pomysł, żeby coś wypróbować i potem wychodzi, jak wychodzi. Więc w sumie ja też chcę problemem, jeżeli chodzi o tą grę. Moje tutaj zagrywanie się też jest problematyczne. Ale kurde, szkoda mi was, że wy, mimo iż oglądacie tą Noite, non-stop macie to samo. I to jest pytanie do was. I w sumie... Ja poczekam jeszcze chwilę z odpowiedzią, bo wiem, że niewiele osób to ogląda na bieżąco. Ale jestem ciekaw, czy wam się to podoba, jak ja na przykład, nie wiem, umieram? Czy nie jest to tak, że wy czekacie, aż ja gdzieś dojdę i przynajmniej w jakiś sposób tą grę popchnę do przodu? Czy po prostu wy lubicie sobie oglądać te moje starania w tej Noicie? Bo to jest naprawdę ciekawe, bo jeżeli tylko i wyłącznie czekacie na progres, to ja się mogę po prostu, nie wiem, skupić na modach czy na czymś, no bo wiadomo. Czy nawet na głupich seedach, żeby pozaliczać niektóre achievementy. Tu jest pytanie, czy wy chcecie oglądać to, jak ja się staram grać w tą grę, przegrywać i tym podobne, czy po prostu chcecie dalszy progres i po prostu, nie wiem, modujemy tą grę
i dalej zobaczymy. Tak więc to jest pytanie do was. Mam nadzieję, że mi na nie odpowiecie. I że razem dojdziemy do konsensusu. Przyspieszeniu. Bo mi naprawdę się bardzo dobrze w tą grę gra. Bardzo dobrze mi się w nią gra. Jest wkurzająca i to czasem bardzo, ale mimo wszystko bardzo dobrze mi się w nią gra. Szkoda, że nie ma tutaj w tej grze coś takiego jak minimapa. Naprawdę bardzo by się czasem przydała. W ogóle zobaczę, czy jest jakiś mod na minimapy. Ja po prostu mam takie słabe obeznanie w terenie, dlatego ta minimapa byłaby dla mnie dosyć przydatna. Nie, naprawdę spoko jest ta różdżka. Te kulki są ogólnie spoko, ja już dawno zauważyłem właśnie, że one robią robotę, ale żeby aż tak. Ale macie to przyspieszenie, tak tam jest lawa. Wylejmy to, weźmy trochę wody. To jest w ogóle za... O, to jest lawa po prostu? Kała, rozumiem. Dobra, zero, zero. Weź sobie trochę wody. I pewnie też sobie trochę weźmiesz, co? Wygodna skała to na pewno nie jest to. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Idziemy dalej. Wow! Oj, tam jest panicek. Ogniowy panicek. Kurwa, wpadł do tego. No i... No, dziwo, ty nie jesteś taki już mocny. Jak się wie mniej więcej jak na niego grać... Kurwa, naprawdę... Nie umrę od lawy, nie umrę od wszystkiego. Dobra, jebał to pies. Nie bomba! Teraz nie, mogę już iść? Mogę już iść. I z tym goldem, trudno. I z tym goldem. Tam nie idziemy, bo tam się skończy to źle. Coś będzie jeszcze? Przydałoby się jakiś HP cap przynajmniej, coś takiego. Nic, 0-0. Chodzimy, zglądamy tu normalnie po tej mapie i nadal nic nie ma. Polimorfia. W teorii jakbyśmy chcieli, w teorii możemy sobie bez problemu teraz wejść na górę. Zapytacie jak, w jaki sposób i po co? Ano po to, kochani, że możemy zobaczyć co jest dalej. I ja tak właśnie zrobię. Nie wiem czy mi się to uda jeszcze zrobić w tym odcinku, ale w teorii możemy sobie przejść tu na górę. I próbować się zamieniać, nie wiem, na przykład w coś latającego i przejść po prostu wyżej. Ta mikstura polimorfią, więc tym bardziej możemy to zrobić. Tylko... O właśnie, na przykład coś takiego. O, to już tak nie działa? Wiem, że kiedyś działało. Wiem, że kiedyś to działało. No. No, ale już chyba teraz nie działa. No może i działa, tylko trzeba dobrze to wykminić. Dobra, jesteśmy wyżej. Co kryje się na górze? Kryją się jakieś moby, które mnie zabiją jednym hitem? I tak być może. Nie mówię, że nie. Nie mówię, że nie. W ogóle to by się przydało. Śnieg delikatnie opróżnić, ale tylko po to, żeby zrobić taką dziurkę na polimorfią, wiecie? Bo to w ogóle jest zimno. Oj, nie przesadzaj, nie przesadzaj. Dobra, posiedźmy chwilę. 3, 2, 1. Lecimy. Za szybko. Za szybko. Trzeba chwilę jeszcze dłużej czekać. 5, 4, 3. Dobra, lecimy. Kurde, nadal za szybko. Nadal za szybko. Dobra, zjedzmy trochę śniegu. No, ta gra chyba mnie teraz troluje. 25 HP, czy ja miałem tyle HP? Poczekajmy. No, leć. Owieczko, leć. Dobra, jesteśmy na górze. Jest git. Tylko czy tu będzie jakiś boss? I teraz mogę mieć na to borasę, wiecie?
Ale żałuję. A, to się jej niszczy. Ale tu już się niszczy. No i teraz, kurde, nie wiem, no. O, mogłem wziąć tą tabula rasę. Mogłem wziąć tą tabula rasę. Dobra, kochani, ja spróbuję tą tabula rasę jeszcze wziąć. Ja ją jeszcze spróbuję wziąć, żeby nie było. I jak już ją weźmiemy, to spróbuję to wrócić, ale mamy już 30 minut odcinka, tak więc moi kochani, dzięki wam serdecznie, że byliście na tym odcinku. Ja was jeszcze raz przepraszam, że tak to po prostu się rozgrywa wszystko. I mam właśnie do was to pytanie, czy wy lubicie oglądać te odcinki tak jak ja umieram? I po prostu jakoś sobie tam próbuję dalej pójść, czy wy chcecie oglądać tylko wyłącznie progres? To jest pytanie, mam nadzieję, że mi odpowiecie w komentarzach, więc trzymajcie się, pamiętajcie o Discordzie, pamiętajcie o stronie spookyshiro.pl. No i co? Pamiętajcie o komentarzach, subskrypcjach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.